słuchajcie, z tej strony Samotycha i dzisiaj zagramy sobie w GTA San Andreas. Kto w nią nie grał? Wszyscy musieli choć raz słyszeć o tej fantastycznej grze. Okej, może na samym początku musimy znaleźć sobie jakiś samochodzik. Na pewno, dawać mi tu samochód. Jeżeli chcecie zdobyć samochód, to oczywiście bierzecie łopatę i robicie tak. Widzicie? Wtedy pan wychodzi i zaczyna was strzelać. Ale proszę pana, tak nieładnie. Dobrze widzicie? Pan jest grzeczny, pan już w nas nie strzela. Okej, więc na początek musimy oczywiście się przyjechać coś zjeść. Więc idziemy do super tutaj. Kurczaka z Rożna. Musimy iść do kurczaka z Rożna. Idziemy, wchodzimy do kurczaka z Rożna. I tak robimy. O, pan ma piękną głowę tutaj. Dzień dobry. I jemy jeden zestaw, drugi zestaw, trzeci zestaw. A few moments later. Dziesiąty zestaw. Dziesiąty. Teraz jest dwunasty. O nie! O nie, CJ! CJ, co ty zrobiłeś? CJ, nieładnie tak. Patrzcie, co się robi, jeżeli się przyjdzie i wam nie posmakuje jedzenia. Bierzecie łopatę. I tak. I... No nie. I machacie ją na lewo i prawo. A później wchodzicie tutaj do obsługi. Robicie puk-puk i nie można puk-puk. Dajcie nam pieniądze. Pieniądze albo kurczak z Rożna. Dobra, i wychodzimy. Oczywiście jesteśmy już najedzeni, więc musimy wziąć nasz super samochodzik. I teraz musimy zostać prawdziwymi gangsterami. Żeby zostać prawdziwym gangsterem, to tak, musimy oczywiście uciekać od policji, a więc musimy zrobić tak. Policja nas goni, a więc możemy zostać już prawie prawdziwymi gangsterami, tylko musimy spróbować uciec od policji, a więc wyjeżdżamy tutaj na super autostradę i musimy jechać i uciekać od tej jakże zacnej policji oczywiście. I teraz wjeżdżamy sobie tutaj. Nie, to jest zły plan. Ta policja jest słaba. Ta policja jest bardzo słaba. Teraz sobie jedziemy tutaj. O, ja też jestem słaby. Nie. Nie zapuszkujecie mnie. Nie. Czy tu będzie jakiś motorek? Czy tak mi się... Nie, przepraszam. Nie. Jestem gangsterem, ale nie mogę być. Nie. Dobra, policja tam została. Nie. No nie. Wysiadaj. CJ. Co? Dobrze. Przeżyliśmy. CJ. Co jest? CJ, przeżyłeś. CJ. Prawie jesteśmy prawdziwymi gangsterami. Do szczęścia, znaczy, żeby zostać prawdziwym gangsterem. Tak, policja do nas biegnie. Widzicie, jest uciekanie od policji. Na super świetnym motorze, bo nasz motor jest naprawdę piękny. Piękny motor to podstawa, żeby uciekać odpowiednio od policji. Uciekamy i żeby zostać jeszcze lepszym gangsterem, to musimy się zaprzyjaźnić z jakimś gangiem. Ten gang nas ewidentnie nie lubi. No nie. Ale mamy za to. No nie. Dawaj mi ten motor. Nie chcę tego, ja chcę motor. No nie, dawaj rower. Dobra, uwaga. Zostaw mnie, paniusiu.
Zostaw, bo ci CJ dowali, CJ. Jak ci CJ dowali, to ty się nie pozbierasz, dobra. Dobra, teraz szybko, dobra. Dobra, uciekamy od pani, uciekamy, dobra. Szybko musimy zdobyć motor. Tam gdzieś był motor. Tam gdzieś był motor. Limuzyna. Co tu jest? Czy tu jest jakiś sklepik? Jeśli zaprzyjaźnić, to mówicie cześć. Pan się chyba ewidentnie nie chciał zaprzyjaźnić. Proszę pana, pan w nas nie strzela, bo to nieładnie. Ja ćwiczyłem karate razem z kung fu pandą i pan przegrał z nami. Żeby w sklepie trzeba zagrać oczywiście w super gierkę. Okej, kręcimy się. A i strzelamy, A więc teraz idziemy się zaprzyjaźnić z naszymi kumplami, którzy wcześniej nas nie lubili, ale teraz już nas lubią, bo patrzcie. Bo trzeba tak, on ma broń, my też mamy broń, więc musimy się podpasować pod naszego kumpla. O, już widzicie, chcą z nami rozmawiać. Chce z nami rozmawiać. Cześć stary, cześć. Stary, jak tam u twojej żony? Stary, jak tam? Stary, patrzcie. Stary, męskich ciuchów nie było. Co? O nie. Panie władzo, to nie ja. Panie władzo. Panie władzo, to nie ja. Dobrze, przejechaliśmy naszego kolegę. Nie, nie. Panie władzo. Panie władzo, to nie tak. Panie władzo, nie. Panie władzo. Panie władzo, nie. Panie władzo, proszę mnie zostawić. Dobrze, bierzemy teraz motorek, nasz super. Nie, uciekaj. CJ, uciekaj, CJ, dobra. Uciekamy CJ-em, jesteśmy teraz prawdziwymi gangsterami, jedziemy na motorze i musimy uciekać do znaku Winewood. I przy znaku Winewood wygramy. Oczywiście. Okej, więc musimy jechać. Mamy już prawie znak Winewood. Jest tutaj. Dobra, teraz na niego wjeżdżamy. I goni nas policja i coś jeszcze nie udało, bo jesteśmy oczywiście lepsi. Ej. Jakie jumpy, super jumpy. Okej, mamy to. Nie. Nie. Taxi. Co? Helikopter. Nie, dobra, złapiemy ten helikopter. Nie. Nie. Dlaczego mnie zabiliście? Tak, dobrze, hospital. Tak. Więc prawdziwy gangster. Patrzcie, takie rzeczy tylko w GTA San Andreas. Prawdziwy gangster ma swojego murzyna, który mówi: nie, chodź tu. O, dobrze, każdy gangster ma swojego murzyna, znaczy swojego szofera. CJ się wozi z szoferem, jak robimy to szybciej. Nasz szofer nie lubi takiej jazdy, ponieważ za mało wypłaty mu dawaliśmy, nasz szofer ucieka. Panie szoferze, gdzie pan jest? Nasz szofer zniknął. No niestety, tak bywa, że szoferzy lubią znikać, ale bierzemy za to super motor. I robimy tak, i teraz jedziemy. O, kolejny nasz szofer będzie. Szybko CJ, dawaj CJ, dobrze. I teraz robimy tak, chodźcie, siadamy wygodnie. I robimy tak, i oczywiście nasz szofer nas wyrzucił. I na tle pięknego Los Santos czegoś tam zakończymy nasz super odcinek. Także dzięki wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli chcecie więcej GTA San Andreas na moim kanale, to zostawcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, co możemy robić w następnym odcinku z San Andreas. Może jakieś wyzwania czy coś. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, no i cześć!